Witajcie. Zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że w tym miejscu są same najlepsze przepisy i ten jest tego dowodem. A co tutaj mam? Gulasz z warzyw korzeniowych z pysznymi bułeczkami. Zaczynamy przygotowania. Dno garnka rozgrzewa się, bo zaraz trafi tam oliwa i cebula pokrojona w piórka. Będę ją smażyć tak długo, aż się zeszkli. Teraz obiorę dwa ziemniaki, bo resztę warzyw mam już obranych i pokrojonych. A mam tutaj buraka, selera, pietruszkę, marchewkę, czyli cudowne warzywa korzeniowe, które są idealne jesienią, zimą i na przednówku. Te składniki mogą już trafić tutaj do mojej zeszklonej cebuli i znowu chwilę je będę przesmażać. A zaraz dodam ziemniaka, który cudownie zagęści cały gulasz. Ziemniaki obieram i kroję w kostkę. I teraz w momencie, kiedy moje warzywa już naprawdę nabierają koloru, dodaję czosnek oraz papryczkę chili. Warzywa korzeniowe fantastyczne są w wersji pieczonej i to udowadnia Karol w swoim przepisie na sałatkę z pieczonych warzyw. Zobaczcie. Dobra, a my zajmujemy się zalaniem warzyw płynem. Ja dodam tutaj bulion warzywny oraz mnóstwo pomidorów. Dodam pomidory krojone oraz pasatę z pomidorów. To wszystko będzie się dusić właśnie w tych składnikach po to, aby warzywa zmiękły. Teraz pora na doprawienie gulaszu. Pokażę wam mój ulubiony produkt. To są piramidki smaku. Ja naprawdę bardzo często używam w mojej kuchni właśnie tych produktów, ponieważ to są same pyszne zioła, które bogacą aromat mojej potrawy. Pamiętajcie, aby piramidkę wyciągnąć. Odrobina syropu klonowego. Nie bójcie się i doprawiajcie też solą i pieprzem. Teraz te wszystkie moje składniki będę dusić, aż zmiękną. Nie zapominajcie, aby włączyć w tym momencie piekarnik, bo teraz przygotujemy cudowne bułeczki, które będą zwieńczeniem tego gulaszu. Zostańcie do końca, żeby się przekonać, o czym mówię. Potrzebuję mąkę pszenną. Pamiętajcie, aby wymieszać ją z proszkiem do pieczenia. Przesianie mąki spowoduje, że bułeczki będą niezwykle delikatne. Potrzebuję około 150 gramów mąki, soli i oczywiście proszek do pieczenia, pół łyżeczki. Pamiętajcie, że całą listę składników zawsze zostawiamy wam w opisie filmu. Teraz dodaję 80 gramów masła. I tutaj ważne jest, aby masło było zimne. Masło kroję na mniejsze kawałki, bo zaraz wcierać je będę w mąkę. Ma powstać coś, co przypominać będzie po prostu bułkę tartą. Teraz do tych składników dodam jeszcze świeżo starty parmezan. Parmezan dodatkowo wzmocni smak całości. To dobry czas, żebyście zajrzeli do playlisty z przepisami na obiady. Dobra, ser jeszcze zostawiam, bo będzie potrzebny na wykończenie całości. I teraz mleko. Dodaję go stopniowo, około 50 ml, ale może mąka będzie potrzebowała nieco więcej płynu, więc wtedy stopniowo zwiększajcie tą ilość. Teraz nie pozostało mi nic innego jak szybkie zarobienie ciasta. I zaraz pokroję na mniejsze części i formować będę bułeczki. No i to już prawie koniec tego przepisu. Teraz wystarczy, że naczynie żaroodporne skropię odrobiną oliwy. I mój gulasz przełożę właśnie tutaj. Na wierzch wykładam moje cudowne bułeczki. I jeszcze dodatkowo całość opruszę parmezanem. Mój gulasz z bułeczkami trafi teraz do piekarnika. Pamiętajcie, temperatura 180 stopni, czas dla gulaszu i bułeczek 25 minut. Teraz proszę was o komentarze. Dajcie mi znać, jakie inne jednogarnkowe dania chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Gulasz trafia do pieca. Teraz już prawie wszystko gotowe. Posiekam tylko bardzo drobno pietruszkę, bo ona wykończy całość. Teraz ten moment, na który czekaliście. Zobaczcie, jakie to piękne. Cudownie podrosły bułeczki.
Jestem pewna, że ten przepis na stałe zagości w waszych kuchniach. Pamiętajcie, że subskrypcja informuje was o tym, że te przepisy pojawiają się tutaj na bieżąco i są nowe, pyszne i wspaniałe. Także do zobaczenia wkrótce.